Pierwszy etap przebudowy mostu Tczewskiego na Wiśle został zakończony. W piątek odbyła się odprawa techniczna, na której wykonawca pokazał końcowy efekt prac przedstawicielom inwestora i nadzoru budowlanego. Firma Banimex zrealizowała swoje zadanie blisko 3 miesiące przed czasem. Kompleksowy remont zabytkowych przęseł liczących blisko 160 lat trwał ponad rok. Charakterystyczna nitowana kratownica lęca wygląda jak nowa, ale to ta sama stal. Pierwotny element obiektu, który w czasie gdy powstawał był najdłuższym mostem w Europie i jednym z najpiękniejszych na świecie. Nowe są części konstrukcji przęseł, na przykład płyta ortotropowa, czyli podstawa nawierzchni, czy też łożyska na filarach, na których posadowiony jest most. Przypomnijmy, że wieże odnowiono kilka lat wcześniej. Będzie je można oglądać z bliska, właściwie dotykać, bo po obu stronach mostu są drogi dla pieszych i rowerzystów. Efekt modernizacji na ostatniej odprawie technicznej oglądało około 20 osób. Jest to ostatnie spotkanie robocze wszystkich tych, którzy brali udział przy projektowaniu, przy nadzorze i przede wszystkim w wykonawstwie robót związanych z remontem pierwszej części, tej historycznej części mostu. Widzimy, że są jeszcze drobne prace do wykonania, jednakże wykonawca przyspiesza termin oddania swoich robót o ponad 3 miesiące. W związku z tym z końcem listopada myślę, że zejdzie z placu budowy i rozpocznie się okres tego dokumentacyjnego rozliczania inwestycji, zamknięcia, tak aby na koniec roku budżetowego dotacja ministerialna i środki, które samorządy miasta Tczewa, województwa i również gminy Lichnowy przekazały, w związku z tym będzie to czas na zamknięcie inwestycji na tym pierwszym etapie. Niespełna dwa tygodnie temu odbyło się u nas próbne obciążenie. Mogę powiedzieć taką ciekawostkę techniczną, że pod ciężarem około 100 ton obiekt ugiął się tylko lub zaledwie 11 mm, co jest bardzo dobrym wynikiem i świadczy o tym, że ten odcinek, który my akurat remontowaliśmy, jest gotowy do użytkowania. Na tą chwilę praktycznie większość prac, które doprowadzimy, to są prace porządkowe. Najprawdopodobniej pod koniec miesiąca listopada zgłaszamy robotę jako zakończoną. Na spotkanie został zaproszony Waldemar Affelt, pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autorytet i ekspert w dziedzinie konserwacji zabytkowych obiektów technicznych. Profesor Affelt był takim ekspertem powołanym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, aby pewne wątpliwości konserwatora rozwiał. W związku z tym jest to dla niego w pewnym sensie potwierdzenie jego opinii na temat mostu. Jak widzimy, jest jego wielkim miłośnikiem. W związku z tym dla niego jest to na pewno też duże wydarzenie, ponieważ może zobaczyć od wewnątrz ten most, który od dawna jest znany jemu i jego, powiedzmy, gronu przyjaciół czy też naukowców. Jestem zadowolony, że most wygląda jak użytkowana konstrukcja, a nie jak kupa złomu, jak to nieraz się na blogach pojawia i w pisach internetowych. Więc na pewno jest to sukces, bo właśnie w tym roku minęło we wrześniu 20 lat mojego jakby zainteresowania się tym obiektem. I mam w pamięci postać sprzed 20 lat i problemy, które w ciągu tych 20 lat wystąpiły, więc na pewno zrobiliśmy wielki krok ku zachowaniu tego dziedzictwa nie tylko inżynierii, bo też i historii europejskiej dla przyszłych pokoleń. Szkoda, że nie możemy w tej chwili powiedzieć, że od jutra czy od przyszłego miesiąca będzie kontynuowana przebudowa w dalszych części tego mostu. Niestety na kilka miesięcy prace na moście zostaną wstrzymane. Mam nadzieję, że w przyszłym roku po uzyskaniu środków i po zrealizowaniu procedury wszelkiej będzie wybrany wykonawca na drugi etap remontu tego mostu.